Cześć, witajcie w drugiej części Co w smoczej jamie piszczy. Dzisiaj chcieliśmy wam pokazać, jak to się wszystko u nas zaczęło i od czego zaczęliśmy w ogóle przygodę z produkcją lamp i rzeczy z odzyskanego drewna. Więc żeby za bardzo nie przedłużać, bo chcemy robić takie filmiki około 10-15 minut, żeby nikogo nie znudziły, a też zaciekawiły tym co się dzieje u nas. Dobra, więc nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu, smoczyca, poprawiaj mnie, możesz mówić jak nagrywasz, czy się nic nie stanie. Dwa miesiące temu, dwa magiczne pazury, smoczycy. Poczekaj, te będą lepsze. Dwa? O, lepsze, w rękawiczce, bezpiecznie. Aha. Okay. Dwa miesiące temu, jak byliśmy w moim rodzinnym domu, wpadło nam chyba po drodze, albo nie, Leroy. Zobaczyliśmy prostą lampę z belki zrobioną, która kosztowała duże, duże jakieś hajsy. I stwierdziliśmy, czemu takiej nie zrobić. I jak sobie byliśmy właśnie w moim domu. A że pomysł rodzinnym, to był mój, to wiadomo było, że musi być na już. No tak, 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 tak. Zacząłem szukać tam jakiegoś drewna, belki, czegokolwiek, co by można było wykorzystać do tego celu. Bo ja chciałam kupić, ale Smoku powiedział, nie będziemy kupować. Belki co prawda nie znalazłem, ale w garażu gdzieś się pamiętała stara, stara łata dachowa, która przeżyła niejedno już w swoim życiu. No ale dobra, padło na nią, pocięliśmy ją na kawałki, przywieźliśmy do naszego domu w Alberni. No i zaczęliśmy ciąć, kleić, z czterech łat powstała jedna belka, potem doszły jeszcze jakieś płaskowniki. I w zasadzie możecie to zobaczyć na tych zdjęciach, które gdzieś tam będą sobie obok mnie przelatywać. Jak wyglądał proces produkcji tej lampy. Najpierw wiadomo, jakiś szlif, prosta piła do cięcia, aha, bo też musieliśmy kupić jakieś narzędzia, no to wiadomo, inwestycja musi być. Co prawda proste, co prawda najtańsze, ale działające i się udało. Patrzcie, jak pięknie świeci. Też sobie wymyśliliśmy, że to właśnie będą żaróweczki ozdobne, LED-owe na 230 V. Do tego trafiliśmy w Leroy notabene na fajne płaskowniki aluminiowe. Czarne, malowane albo nie. I w sumie nam się bardzo spodobały, no bo wyglądają naprawdę, naprawdę ładnie. I nie są aż tak bardzo drogie. Tak, bo powiedziała to Kry, wyglądają prestiżowo. Tak, dzisiejsza mówi już, by powiedziała, że wyglądają prestiżowo. No i co? No i tak się zaczęło. Ta lampa się skończyła. Możecie sami zobaczyć z bliska, jak wygląda. Operator się podnosi. Kabel, który tam jest zasilający, to jest kabel od starej suszarki, ale miał na tyle grubą izolację, że spokojnie ta belka na nim może wisieć. Czekaj, tu są te płaskowniczki. Jest piękne. Mat czarny, ameliniu. Potem drugi projekt. Smoczyca wymyśliła, zróbmy lampę ramkową, którą już pewnie widzieliście na naszych Facebookach. I też z elementami czarnych płaskowników. A drewno na nią pochodzi ze starego stelaża. I miedziane gwoździuszki. Tak, miedziane. Drewno pochodzi ze stelaża z łóżeczka dziecięcego, które już wyszło z użytku. W środku taśmy LED-owe ze światełkiem neutralnym. Z tym, że ta lampa jest póki co zasilana na 12 V, więc trzeba używać zasilacza. Absolutnie przecudne. Ale wyszła rewelacyjnie i już u nas w domu niejedno zastosowanie miała, nie tylko jako ozdoba, ale praktycznie naprawdę robi fajne światełko. Chyba trzeba posprzątać. Nie no, mamy tu bałagan wielki w tym naszym salonie, ale co posprzątamy? To jest warsztat. Jak tylko posprzątamy, to się robi nowy pomysł i nowa lampa i w kółko to samo. I tak od sprzątania do projektu, od sprzątania do projektu. No i robimy. No. No i w sumie chyba na razie tyle. Jeszcze trzecią lampę. No i dobra. No i potem była trzecia lampa. To był mój pomysł. Ja wstaję, kamera musi wstać ze mną. Nie? Nieudany dosyć. Udany, nie możesz tak mówić na filmach, nie? To się wytnie. Się wytnie. Lampa heksagonalna. W lampie najładniejszy jest łańcuszek miedziany. Tak, też robiony z drutu. Ja to już wam kiedyś pokazywałem i mówiłem. Wygląda ona od spodu tak. Znaczy, co możesz opowiedzieć, co gdzie jest? Miedź, drewno i ledy. Czekajcie. Ledy.
LEDy są w środku, jest to montowane. O, jest, są LEDy. Też na zdjęciach, które tu przelatują, widzicie. Tam są dwie taśmy, tej drugiej nie widać, bo jest zupełnie od spodu. Jak wyglądał proces produkcji tego? To jest folia miedziana, też bardzo fajny patent dostępny w internetach. No i drewno, jakaś stara belka skądś wzięta, z palet czy skądś. Wyszlifowana, obejcowana. Naprawdę? I musieliśmy dać dwa paski, ponieważ jeden okazał się za słaby i robił trochę mało światła. Natomiast jest to lampa docelowo wisząca nad jakimś stołem czy czymś takim. Ona też będzie zasilana z 12 V i nie będzie miała żadnego kabelka. Napięcie czy prąd będzie sobie płynąć po tych właśnie łańcuszkach miedzianych do puszki, którą puszkę robimy tam z boku. Za chwilę smoczyca pokaże, na razie leży pode mną, ale okej. Okay. Puszeczka też, jak widzicie, w kształcie sześciokątu, sześcioboku, heksagonu, jak zwał, tak zwał. Elektronika do zasilacza, tu jeszcze będzie wyłącznik na pilota radiowego, a wnętrze będzie wyłożone folią czy taśmą kartonową. Cały proces tworzenia tej lampy był dość mocno skomplikowany, ponieważ planem był tylko pomysł w głowie, mniej więcej wiedziałem, jak to chcę zrobić, ale nie wiedziałem, jak to będzie w trakcie realizacji. Już problemem było zrobienie samej ramy heksagonalnej, tak aby wyfrezować rowki na taśmy LEDowe, tak żeby ich nie było widać, a żeby z kolei fajnie świeciły na tą blachę miedzianą, która miała być odbłyśnikiem. I z każdym kolejnym krokiem pojawiały się nowe problemy, nowe zagwozdki, które trzeba było najpierw wymyśleć, a potem wypróbować i zrealizować. Puszka Pandora, albo nie. Chodzi o to, że długo się zastanawiałem, jak zrobić mocowanie i na początku tutaj miały być otwory, przez które będą przechodzić te łańcuszki od lampy. Ale zanim wywierciłem większe otwory, postanowiłem przygotować trochę inny patent, mianowicie takie koluszka z gwoździków miedzianych i do nich będzie podwieszona lampa. Tylko pytanie, czy przez ten styk, który tutaj będzie bez problemów przechodził prąd. Lampa jest dość ciężka, więc ten styk powinien być zapewniony. I teraz kombinuję, jak zrobić wewnątrz. Pierwszym założeniem było takie, że na tak jeszcze wzmocnionej konstrukcji gwoździkami z boku, nie wiem, czy to widać, będzie się to trzymać na samej tej deseczce. Gdybym robił do siebie, to pewnie bym tak zostawił, ale jeżeli lampa ma iść do jakiegoś klienta, to muszę to zrobić porządnie i konkretnie. Dlatego te gwoździki, które mi tutaj wystają od wewnątrz, oprócz tego, że będzie do nich przylutowany przewód, który pójdzie do elektroniki, to robię jeszcze takie uszka izolowane i na nich będzie jeszcze linka do podwieszenia na haczyku, oprócz właściwej konstrukcji, tak żeby w razie czego, gdyby coś się miało rozpaść albo urwać, to żeby lampa po prostu nie spadła i komuś krzywdę nie zrobiła. Zrobię to pewnie na jakimś sznurku, lince. Jeszcze nie wiem, ale taki mniej więcej będzie patent, a w ogóle całość tej puszki będzie się trzymała na płaskowniku. Jeszcze go tutaj nie mam, ale tu będzie płaskownik, który wam pokażę, od ścianki do ścianki, tak jak lampy IKEA-owe, który będzie na jakichś tam kołkach rozporowych przykręcony do sufitu i później nałożona na niego puszka i z boczku, Jezu, jak ja mówię, z boku przykręcona śrubkami do tego płaskownika. Tak to ma działać. Myślę, że dzisiaj ten temat kończymy. Tak wygląda po zrobieniu trzech koluszek. Jeszcze wnętrze, tak jak wcześniej mówiłem, będzie wyłożone folią kartonową, żeby gdzieś coś się nie zagrzało za bardzo i coś, żeby izolowało. No i dobra, i możemy przejść do wsadzenia tu zasilacza. Te dwie taśmy LED, które są użyte w lampie, łącznie pobierają 3-3,5 A, więc tam się robi około 35-40 W przy napięciu 12 V. To też wymaga dość dużego zasilacza. Pierwsza wersja była taka, żeby zostawić całą lampę na 12 V zasilaną i ktoś, kto ją użyje, zastosuje sobie własny zasilacz, czy gdzieś ukryty w puszce, czy nad regipsami, czy gdziekolwiek indziej. Ale też pomyślałem, że warto zrobić wersję na 230 czy
czy inne napięcie zwykłe sieciowe. No i trzeba było zastosować zasilacz. Zasilacz kupiłem taki. Chyba najmniejsze gabaryty, jakie były do takiego. Jak widzicie, wygląda on tak. Oczywiście mogłem zrobić większy ten sześcian. Natomiast no nie wyglądałoby to już za fajnie, bo byłby za duży w stosunku do lampy. To trzeba wybebeszyć zasilacz i wsadzić tam elektronikę. I tu ciekawostka. Filmuję z ręki, więc jedną ręką trochę jest niewygodnie, ale zobaczcie. Zasilacz, chińczyk jakiś pospolity. Coś tu było innego zastosowane, bo jak widać dwa druty po stronie zasilania 230 V są odcięte. I tak samo po stronie drugiej też widać dwa kabelki ucięte. Ale dobra, dostosujemy to do naszych wymagań. Zamontujemy jeszcze takie urządzonko, czyli odbiornik na pilota radiowego. Wszystko wsadzimy tutaj, powiesimy lampę i powinno być ok. Film nabiera trochę tempa. Przyspieszyłem go dwa razy, bo lutowanie nie jest w sumie aż tak bardzo satysfakcjonujące, ale na podkładzie tego lutowania jeszcze trochę Wam poopowiadam o tej lampie. Dlaczego? Dlatego, bo poświęciliśmy jej sporo czasu, nie tylko fizycznie, ale też na filmie. Może po to, aby Wam pokazać, że nie trzeba być stolarzem, nie trzeba być profesjonalistą, żeby robić takie rzeczy, a naprawdę efekt, który zobaczycie na końcu, ja już mówię post factum, ale zaskoczył naprawdę pozytywnie nas samych, bo wyszło to ładnie. I tak jak wcześniej mówiłem, od samego pomysłu, który gdzieś tam się zrodził w mojej głowie, udało się to krok po kroku realizować, mimo tych właśnie problemów, które pojawiały się w trakcie i trzeba było jakoś kombinować, żeby im zaradzić, żeby coś wymyśleć. Mnóstwo zmian w stosunku do pierwotnych planów, pierwotnych pomysłów, które cały czas gdzieś tam ewaluowały. Natomiast tak ciekawym odkryciem może okazało się zrobienie tych łańcuszków ze skręconych dwóch drutów o średnicy 1,5 mm kwadratowego przekroju, nie średnicy. Z takiego zwykłego YDYP, jak się stosuje w instalacjach, bo jak widzieliście i jeszcze pewnie za chwilę zobaczycie, wyglądają naprawdę fajnie. I właśnie teraz tym problemem ostatnim było to, jak powiesić lampę tak, żeby to było fajnie. Co więcej, żeby można było w miarę prosty sposób doregulować sobie wysokość, czy ona będzie wisieć nad stołem, czy doświetlać jakiś pokój. To już zależy od indywidualnych zastosowań. No ale właśnie nie bardzo wiedziałem, jak zrobić regulację i stanęło na tych koluszkach. Prawdopodobnie jeszcze zrobimy tak, że te koluszka będą i na lampie, i na tej puszce na górze, tak żeby można było sobie po prostu doregulować samym łańcuszkiem z drutu. Oczywiście to nie jest łańcuszek, tylko skręcony drut, ale umownie możemy go tak nazywać. Jak widzieliście, sama ta puszka wygląda całkiem nieźle i po malowaniu, i po wyszlifowaniu, co też mnie trochę zaskoczyło pozytywnie oczywiście, bo nie sądziłem, że uda mi się to zrobić. I fakt faktem, poświęciłem na to dwa dni, żeby ona wyszła taka ładna. Też na początku miała być większa, żeby cały ten zasilacz razem z obudową wszedł do środka, ale źle by to wyglądało. Ten zasilacz prawdopodobnie zostanie w puszce, bo jednak wygodnie jest podłączyć do 230 V. On jest uniwersalny, działa od 100 do 230, więc nadaje się na sieci tak jak w Stanach Zjednoczonych czy innych państwach, gdzie w sieci mamy 110 V. No to zobaczmy, co nam z tego wszystkiego wyszło. Ta-da! Stało się. Lampa heksagonalna zawisła. Jak widać. I nawet działa. O, smaczy ta. Zobaczcie na tą przepiękną aranżację, stworzoną specjalnie do zdjęć, gdyż nasz pokój, jak i salon, jest jednak częścią chaosu. Więc przykładem tego chaosu jest na przykład
tło, które zrobiliśmy do zdjęć, składające się z naszej kołdry, ale nasza kołdra to nic, chodźcie tutaj. Tutaj jest deska do prasowania i stojak, wieszak na ubrania, który jeszcze jest nawet z butami i na to dopiero jest narzucona kołdra. Czego się nie robi, żeby zdjęcie ładnie wyszło? To nie jest byle co. W roli głównej lampa, kwiatki, kubek kiwi. Obrazek w tle, który smoczyca wypaliła, to też jest godne uwagi. Każda kosteczka wypalana, cieniowana wypalareczką, to dzieło smoczycy, jedno z kilku. O, no, mój zeszyt też jest moim dziełem. Aha. Skóra z mojej kurtki. Bardzo ładna jest. Jak już się domyślacie, uwielbiamy recykling. Recycling. No, ale wracając do lampy. Tu jest jeszcze jedna mała zagwozdka, mianowicie wykończenie, ponieważ tu, jak widzicie, teraz dziura po śrubie i mamy dwie opcje. Albo ją zaszpachlować i zamalować, albo przez całość tutaj sobie dać jeszcze czarny pasek aluminiowy, co by nadać ładnego wyglądu. Ja uważam, że aluminium to już przesada będzie. Puzderko na górze wisi, na razie wisi na sznurkach, bo nie chcemy tutaj wiercić do sufitu, bo póki co to jest jeszcze nasza sypialnia i za dużo było roboty, ale na fazę testów działa. No, smoczyca jeszcze podstawowy. Oprócz tego, że można ją włączyć, wyłączyć z gniazdka, to smoczyca zademonstruje. Już pędzę, remote'owe sterowanie. Już. Znajdę sobie. Już. I już. Dobra, ściemnianie będzie migać na kamerze, bo kamera nie ogarnia klatek. PWM tak działa. No, ale można ściemniać. My nie ściemniamy. Ale można włączyć, wyłączyć. Pani pokaże tego pilota tutaj, nad kwiatuszkiem. Którym? Nad kwiatuszkiem. Na kwiatuszku. Pysz. Taki bajer kosztuje jakieś grosze od Chińczyka, więc to nie ma problemu. A robi roboty, bo można sobie go wziąć do łóżka gdziekolwiek indziej. Są też takie nadajniki, które można sparować. Patrzcie, mogę na nim wyłączyć też. A, bo ja wyłączę. Z telefonem i sterować z telefonu. A zapalić się nie da. Smoczyca właśnie zepsuła. O, a tu tak, tym samym się włącza. To jeszcze raz, żeby wszyscy widzieli, no, że działa. Czerwonym. Bo mi świruje ten balans bieli. Przepraszam, już. Dobra, no więc generalnie działa. Wygląda i jest fajna i kawał roboty, który w nią włożyliśmy. Pieniążek. Ja jestem z niej dumny. Pieniążek się rozkrzewia, to bardzo miłe jest. To może jakiś znak na przyszłość. Będzie pod lampy. Dobra, o zastosowaniu lampy smoczyca. Lampę stosuje się do tego, aby rozjaśnić mrok obecny, panujący nam. A ta lampa? A ta lampa rozjaśni mrok nad stołem. To jest akurat ława, ale nie, ona docelowo jest przemyślana. Czekaj, bo ja mam włosy jakieś takie ten. Ona jest docelowo przemyślana do nadstolnych lamp, czy zaliczać się będzie. Taki był zamysł. Super dużo światła nie daje, także pokoju tym się chyba nie da oświetlić, ale nad stolik jest właśnie idealna, bo miedź odbija, nie wiem czy to będzie widać na kamerce, takie fajne, ciepłe to światło jest. Więc robi robotę. Jeszcze resztę dokręcimy wieczorem, jak się ściemni. Może kiedyś w końcu zmontujemy ten film i skończymy tą lampę na wieki wieków. Amen. Tak. I może ktoś ją w końcu kupi. Witajcie ponownie. Jak widać, słońce już dawno zaszło. I dlatego chcemy przetestować naszą antenę. Wróć na naszą lampę w warunkach totalnej ciemności. Wyłączam lampę błyskową. Paweł, ty jeszcze zamknij do siebie. A jak to ciemność? 3, 2, 1, ognia! I stała się jasność. Nasza lampa fantastycznie się spełnia. To jest jasność, muszę przyznać. To światło odbite od miedzi jest naprawdę ciepłe, fajne i przyjemne. Czyż nie? Bardzo. Bardzo, bardzo. Dzieciarnia chce coś powiedzieć? Ciarnia jak zwykle nic nie chce powiedzieć. Ja mogę coś powiedzieć? No, proszę bardzo. Tu. Tak. Ja to się światło jest tak ciepłe. Zaangażowałam się pod nim do tej lampy, bo pomogłem smokom zrobić warsztatik i zrobić
drewienko do tej lampy. A teraz powiedz mi, jak mnie nie spiekło. Łech, że się jest czerwona. Jak mucha. Jak mucha. A jak robi mucha? Mucha w słoneczku. Spoko. Świecimy ją od jakiegoś czasu w sumie, żeby sprawdzić, czy się nagrzewa, czy nie. I nawet nie. Jest jakieś takie 25, może 30 stopni, więc ok. Zasilacz na górze też. Więc luzik spełnia swoje zadanie. Potestujemy do rana. I za chyba 2 dni jeszcze tylko okaptonowanie tam wnętrza tej puszki na górze. Odizolowanie i będzie wystawiona na właściwych portalach. No, to tym optymistycznym akcentem można mówimy powiedzieć gromkie. Uff. Tak jest.